Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Damian, witam was w mikołajkowe popołudnie. Mam nadzieję, że byliście na wczorajszym streamie i się dobrze bawiliście. Niestety cięcia budżetowe, choinka na razie wirtualna. Ale co mogę powiedzieć? Po prostu jak po każdej lidze weekendowej. Czas na ostatnie spotkania, nagrody. No i pytanie brzmi, czy jej zrobiło mi prezent? Czy trafił do mnie czerwony Van Dijk? No ktoś tam z Liverpoolu do mnie trafił. Okej. Sobie czapkę dobrze ustawię. Jedziemy, jedziemy. No mogę przegrać 2-4, więc jest luz. No nie, bez faul, przecież ja po prostu stałem. No właściwie po co mi trend? Skoro właśnie Tavernier zaliczył taką asystę. To było boskie i brawo też Sané za to wykończenie. Ale nie no, nie pogardziłbym trendem. Właściwie w ogóle nie tak ta piłka miała pójść. Chciałem tak zagrać, że to w ogóle by nie miał... Nieważne, Mbappé? O, gol 1-1. Brawo, Goretzka. I czy mam zimną krew? O, mam! Nie mam? O, jeny, ale... Nie tak to miało wyjść. Myślałem, że lepiej będę mógł się zachować tu Kimpembe. Kurde, 3-1, jest już po meczu. Cruyff. No wiecie, po tej czwartej bramce już tak troszkę straciłem wiarę. Cristiano Ronaldo. Dobra, to trzeba wygrać, bo tak, kropka. Jak przez chwilę dawało troszkę luźniejsze drużyny, tak jednak, no niestety, ponownie zrobiły się kłopoty. Robbie Keane, Cristiano Ronaldo, Messi, Diogo Jota, numbers up. Ale coś mu chyba nie wyszło. Mam taką nadzieję. Jednak wyszło 0-1. Ale ostatnio chyba miałem tak, że przegrywałem i później wygrywałem te dwa mecze, choć z emocjami. Ale wygrywałem. Coś nie mogę trafić z interwencją Ronaldo 2-0. To nie jest źle dla matchmakingu. Ronaldo hat-trick. Lewandowski? Dobra. 1-3 w 32 minucie, to jeszcze jest możliwe. Ale tak troszkę szczęścia. I może, kto wie, może teraz takie dobre podanie, lewy zgraj do boku. Vini na zielonym, jest! 2-3 i to jest już tylko jedna bramka różnicy. Wierzę w wynik, dobry wynik, który da nam 11 zwycięstwo. Lewy kontra Kimpembe, no to byłby hit. Będzie hit, nie będzie. Wróć spalony. Lewandowski przyjęcie, dobitka Winiego, bez offside'u, dobra, 3-4. Lewy, czekamy na ciebie, cyk, cyk. To jest korona i to jest na was! Chong, Sané, to jest Sané, to jest 4-4, mówiłem, że warto walczyć. 15 minut do końca meczu, bez dogrywki. Zróbmy to tu i teraz. Oj, bajeczna piłka, nie! Niemożliwe to, co robi na was w tym spotkaniu. Chong, proszę, zrób to! Moc afro! I mamy 5-4! Fellaini jak zawsze. Po prostu bajka z ławki. Naprawdę Xavi i Iniesta by się tego podania, takiego podania nie powstydzili. Przegrywałem 0-3. I udało się wrócić. To jeszcze wygrajmy to. No rywal załamany ewidentnie, on nie wie co się dzieje, on nie jest w stanie znieść tego afro na boisku. A mamy 7-4. Ósemka. To okradli mnie! Spalony, kurde. Okej, FC bezwzględni. Polskie derby. Prawdopodobnie 7 albo 8 spotkanie z Polakiem w trakcie tej ligi weekendowej. Wesołych Mikołajek, Polaku, widzu potencjalny lub hejterze, nigdy nie wiadomo. Miejmy nadzieję, że będzie to dobre, uczciwe spotkanie. A jak przegram, to się nic nie stanie, bo mogę przegrać. Sule za Campbella? Nie no, to byłoby głupie. Campbell takie ładne zgranie daje.
No nie. Nie ma naprawdę czasami lepszego uczucia niż zagranie takiej piłki. Szkoda, że nie udało się tego wykorzystać. Trafiłeś na mnie, strzelę samobója, to ci dam wina. Ja bym nie uwierzył, gdyby ktoś tak mówił. Lewy, gdzie jesteś? Dobra, Vini, kończysz to. 1-0. Udało się. Chong? Ej, to moja taktyka. Co ty dwóch afromenów wpuszczasz? Wybij, wybij, wybij! Dobra. 30 sekund. Rywal chciał nas wziąć tutaj na rzut rożny. A ja mówię, że mamy tę rangę. Czas na nagrody, drodzy widzowie. Nie był to najbardziej emocjonujący mecz, ale ważne, że wygrałem. No co ja mogę więcej powiedzieć? O to chodziłoby wygrać. 3 player piki. Mega paczka, duża paczka zawodników. Lecimy z tym Van Dijkiem. Są święta. Na czerwono. Czerwony Van Dijk. Czy to będzie on? Griezmann. Trzecia najdroższa karta w tej drużynie tygodnia. Klasycznie. Tak naprawdę do swapów. Choć ten Laborde nie wygląda źle, powiem wam. Ale no, stawiamy jednak na Antoine'a Griezmana. Proszę bardzo, były piłkarz Barcelony. No to zgarniamy wszystkie najlepsze karty. Kamil Grosicki. Wybiorę jednak Madisona do swapów. Mogłem wziąć Grosickiego, ale wezmę Mosso. Łączy się z Koroną w 4-5-1. Myślałem, kurde. Trent... Kto to? Cross! Weź. I po co? Po co? Ja się tutaj ekscytuję. 88 oceny ogólnej. Chyba, że jeszcze w środku się tam ktoś kryje. Trencik? Nie, Kessie. Eder Militao jeszcze. Super środkowy obrońca. Powiem wam, że ładnie. Dokładnie 2 lata temu trafiłem czerwonego Van Dijka, teraz czas na wymiennego. Dobrze, Krecik. Jazda. Puh. Moc czapki. 5. Flar. Van Dijk! Nie. Ale powiem wam, że to były piękne 3 stopnie ekscytacji. Najpierw wszystkie flary, to oznacza, że jest szansa na kogoś najlepszego. Później... nie Mbappé, nie Mbappé. Później, że Griezmann, bo dostałbym 40... Nie myślałem o żadnym Mbappé, wiedziałem... Myślałem, że to Griezmann. Boom! Zobaczymy, ile stracę. Marzenie spełnione. Zagramy sobie jeszcze meczek kwalifikacyjny na samo zakończenie. I na koniec streama przetestujemy sobie Trenta ścieniem na prawej obronie. Mam nadzieję, że będą jakieś ładne asysty. I Alexander Arnold. Sané? Trencik! Bajeczne dośrodkowanie Benzema! Naprawdę na spalonym? Sané? Boom! 2-0! Nie, naprawdę Kimmich, w ogóle Sané. Odkrycia, to są moje odkrycia obecnie. 2 asysty Trenta. Mam nadzieję, że dostanie Potma. Del Piero, niestety gol, 3-1, to może być comeback. Kurczę, zabrał mi asystę. Dobra, udało się wygrać, debiut Trenta perfekcyjny. Na razie Trentem zagrałem tylko jedno spotkanie, ale jestem z niego mega zadowolony. Zobaczymy, jak będzie w takich poważniejszych meczach, gdzie być może rywale będą chcieli wykorzystać brak jego tempa, choć ze stylem gry to jest 94. Jeśli 94 tempa to za mało, to ta gra jest... już nie będę nic od siebie dodawał. Ja dziękuję wam bardzo za oglądanie, życzę udanego dnia, mam nadzieję, że wszystko będzie u was w porządku, że tam fajne upominki jakieś dostaliście i że co najważniejsze, spędzacie ten dzień w zdrowiu, z najbliższymi. No i tyle, no. Trzymajcie się, do zobaczenia jutro. Au, cześć!